Siemanko ludzie, z tej strony Premux, kanał Nie ma lipy, a to jest kolejny odcinek z gry Need for Speed Underground 1. Kontynuujmy naszą przygodę, czas na wyścig 86. 4 okrężenia, easy. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj tylko i wyłącznie od tamtego odcinka już tylko i wyłącznie na easy lecimy, bo chcę tę serię jak najszybciej zakończyć. Jakby to nie zabrzmiało, ale po prostu chcę się zająć innymi grami do nagrania. What the fuck, co tu się stało? O kurde. I po prostu dlatego to tak chcę zrobić, że chcę już wszystko na easy przechodzić. Po prostu jak najszybciej to zakończyć i zająć się innymi gierkami ciekawymi, mam nadzieję. Czemu on tak speeda dostał? Co jest do cholery? To też dziwne jest. O nie, teraz tutaj jeżdżą samochody. O nie, to będzie ci takie proste. Bo w poprzednim odcinku mieliśmy ten sam wyścig. Znaczy nie ten sam, ale na tej samej trasie, tylko że nie było samochodów. A tu już są. To jest... nie fajne. O nie. Kurde. Tak będę starał się jak najmniej mówić, a bardziej się skupić na wyścigu, bo widzę, że na easy to nie będzie takie proste, jak bym chciał. Dobrze. I przyjemne, i szybkie. A przecież Skyline jest niby najlepszym autem w tej grze, a jakoś tak średnio bym powiedział na razie. O, tylko że też nie mam skilla, to też trzeba powiedzieć. Nie mogę tego zobaczyć wszystkie na auto. Dobra, pojedźmy tym skrótem nieszczęsnym. What the fuck? Co tu się odwaliło? Oh the fuck. O, najlepiej. Yeah, jak ja lubię tę gierkę. Za tę akcję, naprawdę. O, jeszcze najlepiej. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja już się wkurzać nie będę, nie będę walił bluzgam, że się postaram już do końca serii. No bo co już miałem przeżyć w tej grze i się nawkurzać, to już się nawkurzałem, szczerze mówiąc. Już się przyzwyczaiłem do tych rzeczy, które się tutaj dzieją w tej grze. O kurde. Więc może te gameplay już nie być takie... takie masne, ale... ale i tak nie powinno zabraknąć faili czy jakichś śmiesznych, głupich akcji. Of. Dobrze. Jestem drugi za imprezą. Aby gdzieś tam przywaliła, to będzie fajnie. Oh fuck. Ale po angielsku mogę jeszcze przeklinać. Po angielsku jak mi się zdarzy, no to wybaczcie. Ale... kurde, po angielsku to akurat mi się już nieraz zdarzało i... a, szajs. Czy po niemiecku? Tylko, że po niemiecku tylko znam jedno słowo wulgarne, czyli szajs. Szajze, tam kto jak woli to mówić. Ja mówię po swojemu. I tak dalej. Przez to ostatnie okrążenie jestem trzeci, o cholera. A, krawężnik, czy krawężnik, mur, to w mur uderzenie. Ej, jak ja nie umiem jeździć w tej grze. Już tak wielokrotnie to powtarzałem, że ja nie umiem w ogóle grać w tej grę. Nie ogarniam tego sterowania w tej grze po prostu. Szczególnie jak się gra na klawiaturze. A dla gracza, który gra tak naprawdę ścigałki od... że nie od, tylko na padzie, tylko i wyłącznie najczęściej teraz. Taki przerzuty na klawiaturę to już nie te czasy. O oh, fuck. O, serio. Naprawdę coś tam było takie, że mnie tam zatrzymało. Myślałem, że tam jest gładka powierzchnia. Tu lipa. Lipa, lipa. Lipa. Lipa, 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 lipa. Lipa, 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 lipa. Lipa, lipa, lipa.
Nie udaje mi się w tym wyścigu nic zrobić, ale już nitro wykorzystam, tak już to będę musiał powtórzyć. Ostatnia powtórka, nie uda się, jedziemy jednym autem, bo jakoś tym Skylanem się ciulowa to jedzie. Nie wiem czemu. Po prostu nie umiem tym samochodem jeździć, coś. Nie umiem. Albo jest zbyt ociężały ten samochód, albo zbyt słabo przyspiesza, czy co. Bo jakoś ciężko się nim jedzie, nie wiem. No wypier. Ej. Ha, 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 i co? Było, trzeba było kozaczyć? Nie. No, to do widzenia teraz. No, bym teraz tutaj za bardzo nie przewalał, bo będzie to źle. Na razie mam jakąś przewagę wyrobioną, więc źle nie jest. I oby tak do końca zostało. Wow, tylko żebym tutaj... Aj, równo się wybił. Cholera. Powiedzmy, chociaż to by nie było dobre. Żadne związanie z mojej strony, że za szybko wjechał w ten... te skocznie. Obra... Fuck. Gdzie mnie wpierdolił? Ja pierdolę. Dobra, to już przeklnąłem, bo się wkurzyłem. To było chamskie ze strony bota. To z czego i na easy. Takie zachowanie. Na miejscu, żebym powiedział nawet. No trudno. Ale karma wraca, pamiętajcie. Karma wraca, jak on mi tak zrobi, to ja mu też tak zrobię i tyle w temacie. No jak się tak będę jeszcze obijał, to na pewno się opłacę mu. Odpłacę mu się za to. Nitro może bym użył w końcu, bo w sumie. O ja. O kurde, co tu się dzieje? Fuck off. Co tu się dzieje? Co to za chore akcje się tu odpierdzielają? O fuck. No naprawdę te auto musi mi tak się ślizgać. A to wszystko wina krawężników w tej grze. Te krawężniki są upośledzone w tej grze i to nie tylko ja tak mówię. O tych krawężnikach, bo... Obejrzyjcie sobie pierwszy lepszy gameplay, nie wiem, u Ludzka czy u Kemota. To oni również o tym mówią, mówili wielokrotnie, że te krawężniki są o kant 4 liter potłuc po prostu. O ja pierdolę. O ja pierdolę. Nie, to chyba żart jest jakiś. To jest chyba żart jakiś. Chyba żart. Nie, ewidentnie ten samochód nie jest dla mnie. Ewidentnie. Może Supra? Tutaj pojadę trochę. Coś jest gorsza, to nie, może Nissan? Z tym Nissanem jeździłem, może będzie lepszy, się okaże, chociaż statystyki mówią, że jest gorszy. To może wcale jakiś nie będzie. Może będzie lepiej właśnie. Trzeba zobaczyć. Dobra. Na pewno mi go tak nie ślizga po starcie, no to już jest lepiej. Bo Skyline to mi strasznie zarzuca po starcie i to nie jest fajne. No, żart chyba. No, najbliższe. Nie, ja po tej serii chyba sobie zrobię fan moments. Z tych wszystkich odcinków zrobię, bo to jest... Bo to jest, kurczę, aż szkoda by było nie zrobić czegoś takiego.
z faili botów, moich faili błędów gry, bo to naprawdę tu się dużo odwaliło i warto by było kuźwa o tym zrobić taki, takie odcinki, filmy krótkie, nawet kilkuczęściowe o tych błędach, failach i tych wszystkich innych rzeczach, bo chyba warto. O, walnę. Dobrze, odbiłem się jakoś. Co jest? Czemu tymi wszystkim samochodami, jak jadę ten pierdzielony krawężnik, zawsze mi musi tak wypierdzielać w bok? To jest takie niefajne. Kurde, debele, no naprawdę. Czy nie mam w ogóle szczęścia w tej grze? Nie, zmieniam samochód. Zmieniam samochód, bo to jest o dupę pod takie sterowanie w tej grze. Podobno mówicie, że Mazda jest najlepsza. Lepsza od Skyline'a. Zaraz zobaczymy w tym wyścigu. Jeżeli ja miałem takie problemy na Easy, to jest po prostu popierdolone. Już zaczynamy przeklinać, bo jednak bez chyba Family Friendly w tej serii nie będzie kompletnie nic, bo po prostu tu nie można być Family Friendly do tej gry, bo to się źle kończy. To się źle kończy i po prostu nie, po prostu nie. On ma właśnie tą Mazda RX-7. Zobaczymy, czy mi też tak będzie dobrze szło z tym samochodem. O kurde. To było hardkorowe. Ja pierdolę. To chyba było po części specjalnie tu wjechałem. A się zdziwiłem. Po prostu już mogłem skręcić, a żebym wjechał. A wyglądało tak, jakbym to specjalnie zrobił. Ja pierdolę. No jakim cudem ma takie przyspieszenie nagle po starcie? Przecież on nitro nie używał. A to już to jest poziom easy, nie hard ani medium. To dlaczego on ma takie przyspieszenie po starcie od razu? To jest takie oskryptowane z tym samochodem. Różowym, fioletowym, nie wiem, by the way. What? Czemu on tak zwolnił nagle? Dziko, co jest to chuja? Zajebiście. Co tu się odwaliło? No i dobrze, mam tak wypierdalać. Chyba jeden odcinek będzie poświęcony temu wyścigowcy, coś czuję, bo to będzie długo jeszcze chyba trwało, mam nadzieję, że nie, ale na to by wyglądało, że to jeszcze będzie długo trwało, niestety, bo ten wyścig nie jest wcale taki łatwy, jakby się wydawało nawet na Lizzie. O, masakro. Dobra, tu specjalnie nie przyspieszam, bo na tym wyskoku łatwo się wypierdzielić. Dobra, ich tam spowolniłem, bo sobie pułapkę im zrobiłem samochodem cywilnym i dobrze. Skubańce się tam zatrzymały. O kurde. Ja będę miał trochę łatwiej, powinienem mieć przez moment. No znowu się wywalił. To dla mnie tym lepiej. I faktycznie ten Tomas znowu się chyba najlepiej w tej grze jeździ. Faktycznie. Najlepiej. No i zjebałem chyba. Chyba zjebałem. Nie, dobrze. Stop. Gówno mi jakieś wyskoczyło. Jak to zamknąć, do cholery? Czy muszę wychodzić specjalnie, żeby to móc zamknąć? No. Czemu mi spolnił? A idzie, już spierdziliłem sobie wyścig. No wypier. Ja pier.
pierdziele. Obyś się wyjebał, ta Mazdo. Obyś się wyjebała tam gdzieś. Obyś się wyjebała na ten głupi ryj twój. Głupią maskę bardziej. Kurwa mać. Ile można to przychodzić, to kuźwy nędzę. No, zajebiście, no jasne, no jasne. Teraz już się zaczyna, już się zaczyna. Nie byłbym sobą, bym kurwa w coś się przypierdolił na ostatnim prawie okrążeniu i sobie kurczę wyrobił mega, mega tą stratę do przeciwnika, bo to jest najlepiej się czuję, nie? Kurde, no i skąd mam takie przyspieszenia, się pytam. Zjebane, że tak powiem, bo wypierę dalej. Kurwa, ażem spierdzielił. Wypierę dalej, typie. Paszą wąt stąd. Chyba nikt na polskim YouTubie tak nie jeździ jak ja w tej grze. Agresywnie i tak popierdolenie. Tak chamsko jeździ i ich tak specjalnie wypierdala w pizdzie. W pizdziec, że tak powiem. Ale ja mam powody, żeby tak robić, bo już się za bardzo wkurzam w tej grze. Mam dosyć trochę już tej gry. I ja tego chcę, jeżdżę na easy, chcę ją po prostu jak najszybciej ukończyć już, bo... Ile to może trwać jeszcze? Dobra. Jaki mam wyścigi? Drag, drift, drifta sobie weźmiemy zaraz. Może na hardzie. 17 minut, jeden wyścig. 17 minut, co bym jeden wyścig. I na easy. Ja pierdziele. Dobra, idziemy na hardzie. Spróbujmy na hardzie raz przejść to. Jedną próbę na hardzie zrobimy. Ale tylko pamiętam, że no właśnie, tam Mazdą się nie tyle, że ciężko driftuje, bo się łatwo właśnie driftuje, ale ciężko ją kontrolować, bo ona bardzo wpada w poślizg i łatwo się wypierdzielić. Albo łatwo może nas obrócić właśnie, to jest minus tego samochodu tutaj, ale z drugiej strony plus, bo no plus. No. Chyba nie należy zbytnio tym samochodem za szybko jeździć tutaj, bo... Kijowa to się nim jeździ, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o drift. Bo po prostu ja nie umiem nim jeździć. Jeśli chodzi o drift. Trzeba go wyczuć to bardzo dobrze, bo inaczej się... Traci dużo. Dobra. No właśnie. Kurwa. Się wkurwiłem. Taki drift się spierdzielił. No i już przegrałem ten wyścig niestety. Już ich raczej nie dogonię. Jak mnie wyprzedzili, to już po wyścigu raczej mam. Bo z moim tutaj sterowaniem tym autem tutaj, to już raczej tego nie odrobię. Przywalę. Albo może jeszcze jakaś szansa jest, ale znikoma, bym powiedział. To bardzo znikoma.
Ta, no właśnie o tym mówiłem. No kurwa mać, mas daje pana w dupę w szmata. Się nie chciała przekręcić. A kurwa, wygram to jeszcze. Kurwa, chuja wygram. Już miałem nadzieję, że ich wyprzedzę jakoś. I dupa, chuj. Ruchanie, zjebało się. Oj, chuj. Meta. I chuj, wygrałem. No i dziękuję, do widzenia. No i chuj, kurwa. Gra mnie sterowała, pizda pierdolona. W dupę ruchana gra. W dupę szmacie. No i wypierdalam, nie chcę tego z Nazy grać, pierdolę. Nie! No nie, kurwa. No kurwa, chyba nie. Ja pierdolę.